drugiej stronie u Pana, tak sobie skojarzyłem, że nasze ciała są wypożyczone. Tak naprawdę to tak troszkę mi przypomniał się taki obraz, jakbyśmy byli takimi płetwonurkami, którzy ubierają strój, wchodzi do tego świata wodnego, robi tam swoje, czyli wychodzi, ściąga strój i jest w tym właściwym miejscu. Kochani, ileż to jest? 70, 60, 80 lat. Ale nasze właściwe miejsce jest u Pana. Amen. Ciało i krew Królestwa Bożego nie może odziedziczyć, ale ten nasz wewnętrzny człowiek należy do Pana. Halleluja. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat błogosławieństw wynikających z doświadczeń, z ucisków. I chciałbym, abyśmy dzisiaj się przyjrzeli bliżej, co czynią doświadczenia, uciski w naszym życiu, jaki jest ich cel, dlaczego je przechodzimy i jaką postawę zająć w tych doświadczeniach, w różnego rodzaju uciskach. Przyznam, że miesiąc temu, kiedy miałem tutaj usługiwać, miałem troszkę inny temat, ale dzisiaj mam właśnie te słowa i chciałbym właśnie z tym słowem się podzielić. Kochani, Biblia już od początku wyraźnie zapowiada, mówi to poprzez Pana Jezusa Chrystusa, również poprzez apostołów, że w życiu naszym uciski będą nam towarzyszyć, różnego rodzaju doświadczenia, że jest to nieuniknione na drodze za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Już na samym wstępie, kiedy Pan Jezus wygłaszał mowę na Górze Oliwnej do uczniów, kiedy mówił o błogosławieństwach, to powiedział w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, może przeczytajmy ten fragment, 10 i 12 werset, następujące słowa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kochani, Pan Jezus już na samym początku zapowiedział, że ci, którzy pójdą za Nim, którzy wejdą na tą wąską drogę, w swoim życiu będą napotykać pewnego rodzaju trudności. Trudności, które już w Starym Testamencie ludzie, którzy szli za Bogiem, napotykali. Ale Pan Jezus mówi, wcale się z tego nie martwcie, wcale się z tego nie zasmucajcie, wręcz przeciwnie, radujcie się. Tak? 12 werset. Radujcie się i weselcie się z tego. Również w innych miejscach apostołowie również o tym mówili. Może później wrócę do tego. Pan Jezus również w Ewangelii Jana w 33 rozdziale to powiedział. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Inaczej tak, ucisk będzie wam towarzyszyć, ale ze mną wytrwacie. Osiągniecie więcej niż to, co myślicie. Ja pomogę wam przez to przejść. Nie będziecie sami w tym. Dam wam specjalnego pomocnika. Dam wam pocieszyciela, Ducha Świętego, Ducha Chwały, który da wam moc, abyście mogli znieść to wszystko, ostać się i osiągnąć o wiele więcej niż myśleliście wcześniej. Ponieważ ucisk, doświadczenie, trudności właśnie mają nas przygotować do czegoś większego, do obfitszego, do wspanialszego życia. I to Pan Jezus już zapowiedział, że będziecie mieć ucisk na tym świecie, dlatego że cały świat, Boże Słowo mówi, że tkwi w złym, jest zaprogramowany na zło. I Królestwo Boże tu na tej ziemi jest w opozycji do Królestwa Ciemności. Dlatego nie da się żyć chrześcijaninowi na tym świecie bez
doświadczeń, bez różnego rodzaju presji, ucisku. Ale Pan Jezus powiedział: nie martwcie się, ja wam dam Pocieszyciela, Ducha Świętego, ktoś, kto was będzie prowadził. Bez Niego nie dalibyście rady wytrzymać tej presji, tego świata, ale Duch Chwały, Duch Święty będzie was przeprowadzał i będzie wam pokazywał, jaka jest wielka chwała, jaka jest wielka nagroda, która czeka tych, którzy przejdą przez ten czas doświadczeń. W innym miejscu jest powiedziane, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą. I inne miejsce, Rzymian 8, przeczytamy ten fragment, list do Rzymian, 8 rozdział. Ten to Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kochani, jeśli tylko razem z Nim, co robimy? Cierpimy. Kochani, okazuje się, że Duch Święty, który był obiecany, że będzie nam dany, Jego pierwszą rzeczą, którą On będzie nam czynił w naszym życiu, to będzie nam pomagał stawić opór temu, co nas z zewnątrz otacza i będzie nam pomagał przezwyciężać ten opór. Będzie nam pomagał stawać się Jego świadkami. Będzie nam pomagał, żebyśmy się również przygotowali na wszelkiego rodzaju prześladowania. Dlatego, że gdy jest powiedziane, gdy Pan Jezus mówi: będziecie świadkami moimi, kiedy Duch Święty na was wstąpi, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami, to słowo świadek oznacza dokładnie marturo, czyli męczennik między innymi. Czyli człowiek, który będzie w stanie przejść przez wszystko. To tylko dokona Duch Święty. I takiego Ducha Świętego nam Pan Jezus dał. Przyglądając się na życie apostołów, my widzimy, że wszyscy z nich stracili życie. Oddali swoje życie, zginęli śmiercią męczeńską, może oprócz apostoła Jana, ale on też przechodził przez bardzo trudny okres. A więc widzimy, że wszyscy oni bez wyjątku przechodzili przez doświadczenia. Ale chyba nikt tak jak oni, ci pierwsi, którzy byli naśladowcami Pana Jezusa, nie dokonali tak wiele jak właśnie oni. Apostoł Paweł zapowiadał, kiedy odwiedzał zbory ówczesne w Azji, zapowiadał im, że musimy przejść przez wiele ucisków, abyśmy do Królestwa Bożego mogli wejść. To jest Dzieje Apostolskie 14:22. A pierwszy list do Tesaloniczan 2:14. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. A więc apostoł Paweł mówi: staliście się naśladowcami zborów. Jesteście tymi samymi, którzy są w innych częściach Azji, dlatego że doznajecie tego samego rodzaju sprzeciwu i oporu. Jest to prześladowanie, jest to cierpienie dla imienia Jezusa Chrystusa. A wiersz na rozdział 3 od 2 czytamy: i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby nikt nie chwiał się w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. To ani apostoł Paweł wysyła Tymoteusza do Tesaloniczan po to, aby ich utwierdzić w wierze, aby im dodać otuchy, aby nikt nie chwiał się w tych uciskach. Jaką rolę ma spełnić ucisk? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia i uciski z powodu wiary Jezusa Chrystusa? Tak jak już na wstępie powiedziałem,
Uciski są nam bardzo, bardzo potrzebne, różnego rodzaju doświadczenia. List świętego Jakuba 1:2-3 powiada: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość niech zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Kochani, mowa jest tutaj o wytrwałości. Ucisk sprawia wytrwałość, a wytrwałość sprawia doskonałość. Kiedyś zapytano Henry'ego Forda, tego, który jest właścicielem, który założył firmę Ford, zapytali się, jaki jest recepta na jego sukces. I on tak bez wahania powiedział tak: kiedy coś zaczynasz, to dokończ. 5 razy zbankrutował. Wiele błędów popełnił. Między innymi pierwszy model samochodu wyprodukował bez biegu wstecznego. Ale nie poddał się. Doszedł do doskonałości. Ponieważ był jaki? Cierpliwy. Kochani, w naszym życiu Bóg wstawia na naszej drodze różnego rodzaju przeszkody, różnego rodzaju trudności, abyśmy nauczyli się cierpliwości, abyśmy się nauczyli również pokonywać te trudności, a przez to, abyśmy dochodzili do doskonałości duchowej. Pan Jezus, jest powiedziane, że nauczył się posłuszeństwa przez co? Przez to, co wycierpiał. Liście do Hebrajczyków 5:8. Przez to, że wycierpiał wszystkie próby. Przeszedł przez wszystkie próby. I jest takie wspaniałe, pocieszające słowo. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To jest cudowne. Że jest powiedziane, że on we wszystkim przeszedł przez te próby i doświadczenia. We wszystkim, za wyjątkiem grzechu. Dlatego mamy cudownego, wspaniałego arcykapłana, który się wstawia za nami, który wie, jak nam pomóc, jeśli tylko na Niego wzrok kierujemy, jak żeśmy śpiewali w pieśni, zwróć swój wzrok na Jezusa. A więc celem prób było nauczenie się posłuszeństwa, wytrwałości, konsekwencji, osiąganiu doskonałości. Również cierpienie niesie za sobą pewną rzecz, o której czytamy w pierwszym liście Piotra, 4:1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Popatrzcie, jakie niesamowite działanie cierpienia, aby zaniechać grzechu. Nie sądzę, że jeśli Kościół jest prześladowany, czy cierpisz z powodu wiary dla Pana, że taki człowiek będzie chciał grzeszyć. Że taki człowiek będzie chciał grzeszyć. Sądzę, że to go umocni, to go wzmocni i wręcz zbliży do Boga. A jeżeli zbliży do Boga, to oddali go od chęci grzeszenia. I kochani, Bóg nie chce byle jakiego narzędzia. Bóg chce wykształtować z nas wspaniałe narzędzia. On musi je właśnie przetapiać ogniem doświadczeń. Jak długo? Tak długo, dopóki nie widzi odbicia swojej twarzy w roztopionym metalu. Tak długo nas będzie przetapiał. I wyciągał ten żużel, który przeszkadza, aby jego obraz był w nas odbity. Kochani, stalowa belka o wartości $5 przerobiona na podkowy osiąga cenę $20. Przerobiona na igły osiąga cenę $35. A jeśli ją przerobimy na scyzoryki, wartość jej dojdzie do $32,000. A jeśli z niej zrobią sprężyny do zegarków, teraz chyba już się nie robi, ale kiedyś się robiło, osiągnie wartość $250,000. Co sprawia, że tak wielka wartość, taką wielką wartość zyskuje ta stalowa belka?
ogień prób i doświadczeń, tego walenia młotkiem czy tam jakimiś innymi urządzeniami, sprawia, że ta stalowa belka, która na początku miała tylko 5 dolarów wartości na końcu, jeśli jest przemieniona, przekształcona poprzez tego różnego rodzaju doświadczenia, osiąga wartość 35 tysięcy, przepraszam, 250 tysięcy dolarów. Tak? A więc im większa przeróbka, im więcej uderzeń, tym większa wartość. Jesteście zachęceni? Ja jestem. Dlatego, że my wszyscy zmierzamy do doskonałości i chcemy być doskonali w Panu. Kochani, a więc wytrwałość, tak? Wytrwałość i posłuszeństwo, żebyśmy się nauczyli posłuszeństwa, tak jak Jezus się nauczył posłuszeństwa. Co jeszcze jest osiągane poprzez próbę doświadczenia? Przeczytamy 1 Piotra 5:10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Poprzez cierpienia nasze życie jest umocnione, utwierdzone. Na trwałym jesteśmy posadzeni w gruncie. Tak jak drzewo, które gdzieś w samotności poddane jest działaniom atmosferycznym różnego rodzaju, to drzewo zapuszcza głęboko korzenie, jest mocno jest zakorzenione, mocno zakorzenione. Ono już później tak łatwo się nie da złamać, ponieważ było wystawione na wszelkiego rodzaju doświadczenia i próby. Tak samo my, przechodząc przez różnego rodzaju doświadczenia i próby, które nam się nie podobają, bo nie sądzę, żebyśmy lubili je, ale Bożym zamiarem jest to, abyśmy je w końcu polubili, abyśmy w końcu mogli wyznać, tak jak Jakub powiedział, za największą radość. Poczytujcie to sobie, gdy przechodzicie przez próby doświadczenia. A więc umocnienie. Umocnienie. Co powiedział apostoł Paweł? Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w prześladowaniach, w uciskach, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem jaki? Mocny, na pewno? Amen. Tak jest. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy, kiedy nie polegam na sobie. A w innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że był doprawdy przekonany, że śmierć jego już była postanowiona. Ale Bóg okazał mu łaskę, to jest w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, jest powiedziane, że Bóg okazał łaskę i wyrwał go z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci, abyśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Kochani, to jest kolejna rzecz, abyśmy się nauczyli zaufać. Ufać bezgranicznie, że On ma pełną kontrolę nad naszym życiem. Skoro On ma kontrolę nad całym wszechświatem, nad wszystkimi gwiazdami, których człowiek nie jest w stanie ogarnąć, skoro On ma kontrolę nad każdym stworzeniem, nad każdym włosem na naszej głowie, wie ile jest naszych włosów, skoro On ma kontrolę nad każdą czynnością życiową we wszechświecie, to tym bardziej ma kontrolę nade mną. Nie muszę żyć w strachu. Bóg chce nas wyzwolić z tego, abyśmy żyli ponad tym wszystkim, co nas otacza. Zwracam się do Ciebie, siostro, drogi bracie. Pamiętaj, Bóg ma kontrolę nad Twoim życiem. Cokolwiek przechodzisz, Bóg ma kontrolę. On czuwa. Nieraz się zachowujemy jak takie, w panice, tak? Bo tak jest często. Ale kochani, Bóg nas chce zachęcić, że On ma kontrolę nad wszystkim. I apostoł Paweł przeszedł przez tą próbę śmierci, ponieważ Bóg chciał, aby polegał na Nim, a nie na sobie. Aby te wszystkie podpórki nasze ludzkie zostały wyrzucone. Abyśmy polegali wyłącznie na Nim. Na Bogu, który wzbudza umarłych.
Łatwo się mówi, tak? Kochani, co jeszcze? Jaki jest cel naszych doświadczeń? Liście do Filipian 1,14. Przeczytajmy ten fragment. Liście do Filipian 1,14. A może od 12 roku tekstu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Kochani, następna rzecz, która jest owocem prześladowań, przeciwności, to jest odwaga. To jest odwaga. Ucisk, który cierpliwie znoszą jedni, wyzwala w innych zachętę i odwagę do czynienia tego samego z jeszcze większą determinacją. Kochani, im bardziej Izrael był uciskany w Egipcie, tym bardziej się rozmnażał. Ucisk skierowany w ich stronę, przeciwko pomnażaniu się, bo tam chodziło o to, żeby zabijać wszystkie dzieci męskiej płci, to ten ucisk skierowany stał się przyczyną ich wzrostu. Im bardziej byli uciskani, Bóg obrócił to w ich błogosławieństwo. Gdyby tego ucisku nie było, zastanawiam się, czy by oni się tak rozmnażali. Przypuszczam, że nie. To, co miało ich być śmiercią, wyrokiem śmierci, stało się ich życiem. Bóg obrócił zło w dobro. Neron prześladował Kościół, ale my wiemy, że w miejsce jednego zabitego, i wielu cesarzy zresztą prześladowało, ale mam na myśli teraz ten początkowy okres prześladowań, wiemy, że w miejsce jednego zabitego powstawało wielu, wielu innych. Kościół się niesamowicie rozrastał. Dzisiaj jest podobnie, bracia i siostry. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, dlatego że jest to dzień modlitwy o prześladowany Kościół. I dostajemy głos prześladowanych chrześcijan. Właśnie brat Maciej Wilgosz jest redaktorem, który wydaje tę gazetkę. I tutaj możemy czytać, jak nasi bracia z różnych krajów, muzułmańskich szczególnie, przeżywają, doświadczają wszelkiego rodzaju szykany, pogróżki, nie mówiąc już o tym, że niektórzy z nich oddają swoje życie. Ale przeczytałem tutaj, że w Syrii, pomimo tych prześladowań, jakie są, teraz jest wojna, tym bardziej nasila się tam niesamowite prześladowanie wierzących, że w Syrii, kiedy nabożeństwa przed wojną odbywały się 3 razy w tygodniu, a teraz w samym centrum walk, ognia, prześladowań, podwoiły się ilość nabożeństw i sale są przepełnione. Dziwne. Tak? To powoduje ucisk. Kościół jest prześladowany. Kościół w dziejach był prześladowany również. Rozproszył się w ten sposób. My wiemy, że kiedy w Jerozolimie Kościół miał się dobrze, nawet za dobrze, i Pan Bóg powiedział: dosyć tego. Muszę was rozproszyć, ponieważ nie idziecie na cały świat. Muszę czegoś użyć. Czego użył Pan Bóg? Ucisku. I w ten sposób Kościół Chrystusowy, Kościół Jezusa Chrystusa rozwinął się na cały ówczesny świat. Kochani, również czytałem historię braci Morawskich. Byli to wcześniej bracia czescy, którzy wypędzeni dali się do Mołdawii, ale później wrócili do Czech, ale już nie było dla nich miejsca, tylko na Morawach schronili się. I tam, pomimo różnych nasileń presji, Kościół ten rozwijał się coraz bardziej, ale później przyszło znowu doświadczenie, druga fala, tak po 100 latach, i oni musieli znowu uciekać. Uciekli między innymi do
do Niemiec, do Saksonii i tam założyli wspólnotę. I wskutek tych prześladowań rozproszyli się, ale i tam, przez to, że poszli z tego miejsca, właśnie tam z Saksonii, wyruszyli na cały świat. Historia mówi, że żaden kościół protestancki, to było w 1700 około ponad, czyli to jest XVIII wiek, żaden kościół protestancki nie dokonał tyle na polu misyjnym, jak właśnie bracia morawscy. Oni byli w Ameryce, byli na Karaibach, w Afryce, w Rosji, na Antarktydzie, na Grenlandii. Wszędzie byli bracia morawscy. I co chciałem powiedzieć, że taki jeden epizod czytałem na wyspie świętego Tomasza, to jest na Karaibach. Misjonarze pragnęli dzielić się Ewangelią więźniom, znaczy nie więźniom, ale niewolnikom, ponieważ tam była kolonizacja i wszyscy ci czarni, tubylcy byli niewolnikami i nie było możliwości, jak dotrzeć do nich. Nie słuchali Ewangelii, szczególnie białych, dlatego że biali byli kolonizatorami. Ale Bóg tak sprawił, że ci biali kolonizatorzy nie lubili tych misjonarzy, nie chcieli, żeby się ci niewolnicy nawracali, więc wzięli i zamknęli ich do więzienia. Zamknęli ich chyba na 3 miesiące i dopiero wtedy, gdy ci niewolnicy zobaczyli, jaką cenę oni byli gotowi ponieść, dlatego żeby ci niewolnicy mogli usłyszeć Ewangelię, to było dla nich największym kazaniem. Właśnie to, że się znaleźli w więzieniu. Zaczęli się masowo nawracać. I kochani, później było setki, a nawet tysiące nawróceń. Właśnie tam na tych wyspach. A więc Bóg użył prześladowania, aby mogli stać się błogosławieństwem. Pierwszy kościół prześladowany nie modlił się o ochronę przed prześladowaniami albo o to, żeby Pan Bóg zabrał prześladowania. Ale o co się modlił, kiedy pamiętamy apostoł Piotr i Jan przyszli do swoich? Ja nie czytam ani jednego słowa, żeby się modlili. Panie, spraw, żeby nie było prześladowania. Spraw, żeby ustały prześladowania. Nie. Oni się o to nie modlili. Oni wręcz cieszyli się z tego, dlatego że Pan Jezus im to zapowiedział, że to będzie ich udziałem. Ale oni modlili się o odwagę. Panie, udziel nam odwagę, abyśmy pomimo tych prześladowań mogli zwiastować Ewangelię. Abyś Ty potwierdzał słowo znakami i cudami. Oni byli świadomi tego, że Pan Bóg będzie się przyznawał wtedy, kiedy będą zwiastować Ewangelię. Bo Pan powiedział, że kiedy oni szli, Pan Bóg pomagał im i przyznawał się, potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Dopiero wtedy, kiedy wiedzieli, że będą zwiastować, Pan będzie się przyznawał. Kiedy nie zwiastujemy, trudno nam jest oczekiwać na cuda, na znaki, ale kiedy zaczynamy zwiastować, otwierają się Boże rezerwuary, Boże spichlerze, Jego błogosławieństwa. I kochani, czytamy o tym, że Pan napełnił ich, stąpił Duch Święty na nich i zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Wiecie, słowo odwaga jest bardzo związane z entuzjazmem. I czytałem kiedyś o słowie entuzjazm, że pochodzi on z greckiego rdzenia enteos. Entuzjazm enteos, który oznacza w Bogu albo być zawładniętym przez Boga. Słyszeliście o tym? Entuzjazm, być zawładnięty przez Boga. Jeśli jesteś w Bogu, powinniśmy być jak jacy? Entuzjastyczni. Pełni zapału, pełni gorliwości, pełni energii i pasji.
I właśnie rolą Ducha Świętego, to co powiedziałem na samym początku, że Pan Jezus zapowiadając te prześladowania, mówi, nie zostawię was sierotami, nie martwcie się. To będzie rolą Ducha Świętego. On was wypełni i będziecie mieć w środku ten ogień, który sprawi, że będziecie moimi świadkami. Nie będziecie milczeć, ale będziecie mówić, dlatego że będziecie pełni entuzjazmu. Wiecie, osobiście mogę powiedzieć, że nigdy nie doświadczam tyle entuzjazmu, jak podczas świadczenia o Jezusie. Nie wiem, czy to doświadczacie, ale kiedy świadczysz, dzielisz się Jezusem Chrystusem, tym, co przeżywasz, po tym czasie jesteś tu, tak ci urosło, tak? Tak się czujesz, podniesiony, tak jakby cię coś niosło na skrzydłach. Kochani, to jest ten entuzjazm, którego Kościół dzisiaj potrzebuje. Ale kiedy to będzie? Kiedy będziemy prosić Pana o napełnienie Duchem Świętym, kiedy będziemy prosić Pana, żeby On nas wypełnił i wbrew strachowi pójdziemy. A dopiero jak pójdziemy, zobaczycie, co się będzie działo. Ten strach będzie się gdzieś tam ulatniał. Duch Święty będzie nam dawał takie słowa, których byśmy wcześniej nigdzie nie przygotowali w swojej komorze. Zauważyłem to, kiedy byłem w więzieniu, kiedy zwiastowałem w więzieniu. Powiedziałem, Panie, ja bym nigdy takiego kazania nie przygotował, jakie Ty mi podałeś tam w więzieniu. Na żywo. Tak z inspiracją. Nigdy. To jest działanie Ducha Świętego. Dlatego bądźmy zachęceni tym, że nie jesteśmy w tym sami. I jeszcze na koniec. Takie pytanie. Związane właśnie z głoszeniem. Powiedz mi, kiedy ostatnio świadczyłeś o Jezusie, a powiem Ci, jak się czujesz. Wiecie, ktoś powiedział, że dla osoby, która przeżywa załamanie psychiczne, najlepiej jest, żeby posłać ją do osoby, do takich osób, które na przykład są na dworcach, bezdomni, którzy żyją w skrajnej nędzy, żeby poszli i dzielili się właśnie z takimi osami. To jest najlepsze lekarstwo. Kiedy my przeżywamy smutek, jakiś ból, chciejmy iść do tych osób, które przeżywają to samo. Które może mają jeszcze gorszą sytuację niż my. Zaraz nasze serce zostanie gdzieś tam rozradowane wewnątrz. Pani żołnierze, którzy przebywają zbyt długo w swych koszarach, zaczynają co? Głupoty robić. Walczyć ze sobą. Żołnierze mają być na froncie, mają walczyć. A nie być w koszarach. Kochani, to jest nasze zadanie jako Kościół. Aby iść na zewnątrz do ludzi, do tego świata. Zachęcam was. Bo jeżeli nie, to będziemy się nudzić, zacząć walczyć ze sobą. Wykorzystujmy każde trudne doświadczenie jako wyraz czy okazję Bożego działania. Zajmujmy właściwą postawę. Kochani, takim przykładem człowieka, który przechodził przez trudności jest Józef. Nikt z nas nie chciałby przejść przez co on przechodził. Był odrzucony przez najbliższych. Największy ból, jaki można znosić. Później fałszywe oskarżenie przez żonę Potyfara. Później 13 lat w więzieniu. Ale Józef zachował właściwą postawę. Nigdy nie użalał się nad sobą. Cały czas ufał Panu, że Bóg go wyprowadzi. Służył z całego serca Potyfarowi. Później zachowywał się w sposób przykładny w więzieniu. A więc on wykorzystywał te okazje, które miał na swojej drodze, do tego, aby Pan mógł to użyć. Jego sytuacja była kluczem do wywyższenia. Ta sytuacja, w której on się znalazł, to poniżenie było kluczem do wywyższenia. I kochani, wiele takich przypadków znamy. Znamy Johna Buniana, który dostał się do więzienia z powodu Ewangelii. Co on w tym więzieniu zrobił? Napisał niesamowitą powieść. Powieść wszechczasów. Wędrówkę pielgrzyma. Wykorzystał ten czas. Nie poddał się apatii, nie poddał się użalaniu nad sobą.
ale napisał wędrówkę pielgrzyma. Fanny Crosby, ślepa chrześcijanka, która od dzieciństwa oślepła, można by powiedzieć z powodu błędu lekarza, nie użalała się nad sobą. Nie skryła się gdzieś tam w kącie i powiedziała, jaki to mój ciężki los. Kochani, napisała 10 tysięcy pieśni. Fanny Crosby, będąc ślepą, napisała 10 tysięcy pieśni, której bardzo wiele mamy w śpiewniku pielgrzyma. I są to osoby, które stanowią dla nas wielkie zachęcenie i inspirację. Chcielibyśmy patrzeć na takie osoby. Paweł w pewnym momencie pisze do Tymoteusza: Tymoteuszu, coś się z tobą stało. Ponieważ zagrzebałeś, zakopałeś swój dar, łaski, który miałeś, a tym darem miało być głoszenie Słowa Bożego. To było jego główne powołanie. Głoszenie Słowa Bożego. Miał wykonywać pracę ewangelisty. I Paweł mówi, cierp, wykonuj pracę ewangelisty. I innym miejscu mówi, nie bój się, nie wstydź się więc świadectwa o mnie, ale cierp wespół ze mną, sparty mocą Bożą. Przypominam ci nieobłudną wiarę matki twojej i babki twojej. Pamiętaj, że oni mieli te same cierpienia, te same doświadczenia, a jednak wytrwali. Tymoteuszu, spójrz na twoich poprzedników, tych, którzy byli przed tobą, ponieważ oni dali ci dobry wzór do naśladowania. Nic tak nie kształtuje, nie umacnia, nie uszlachetnia nas, jak właśnie doświadczenia naszej wiary. Poczytujmy je sobie za największą radość. Miejmy właściwą postawę w uciskach. Wykorzystujmy jako narzędzie do błogosławieństwa, do błogosławienia nas. Również to przesłanie tutaj, które teraz powiedziałem, to jest głównie dla nas wierzących, dla tych, którzy już chodzą, którzy mają społeczność z Bogiem bliską. Natomiast dla tych, którzy może nie mają jeszcze tej społeczności, nie chcę powiedzieć, że wy też nie macie problemu, bo macie na pewno jeszcze więcej. Wy, którzy jeszcze nie uchwyciliście się Jezusa, macie problemów na pewno jeszcze więcej i z którymi nie umiecie sobie poradzić. Ale chcieli również zauważyć, że te problemy, które się pojawiają może w twoim życiu, to są problemy, które są błogosławieństwem dla ciebie. Chcieli je wykorzystać. Chcieli popatrzeć na nie właśnie w ten sposób. Niech te problemy sprawią, że wzbijesz się wyżej, bliżej Boga. Niech te problemy sprawią, że zaczniesz szukać Jezusa Chrystusa. Tak jak Zacheusz szukał. Tak jak kobieta cierpiąca na krwotok. Tak jak czterej trędowaci, którzy siedząc u bram Samarii, czekali, aż ktoś z murów rzuci im jakieś resztki jedzenia. W końcu już, kiedy im naprawdę dopiekło, kiedy już wiedzieli, że ich koniec się zbliża, postanowili coś zrobić. Postanowili wyjść. I rzeczywiście ta decyzja się mu opłaciła. I kochani, jeśli ktoś tu jest na tym miejscu, kto jeszcze nie przyjął Pana Jezusa, który nie skorzystał z Jego łaski i dobroci, właśnie niech te problemy cię zaprowadzą do Niego. Niech ci pomogą podjąć decyzję, aby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. A wtedy otrzymasz coś, czego nie miałeś dotychczas. Otrzymasz moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego, która pomoże ci przejść przez wszystkie doświadczenia, trudności. Ten to Duch Święty będzie wskazywał ci bogactwo chwały Jezusa Chrystusa. I tego życzę każdemu, kto na tym miejscu jest. A nam, bracia i siostry, życzę, abyśmy byli wytrwali, dziękowali Bogu za wszystkie trudności i doświadczenia. Żebyśmy nie uciekali od nich, ale żebyśmy je traktowali jako coś, co Bóg chce użyć, aby nas ukształtować, aby uczynić z nas kimś naprawdę użytecznym dla swojej chwały. Niech nas Bóg błogosławi.